Ze wszystkich istniejących epok, dwudziestolecie międzywojenne to chyba jedyny przypadek, w którym ramy czasowe dla okresu są sztywne i usprawiedliwione. Sprawa jest zaskakująco prosta i sensowna. Mieliśmy kraj przez 20 lat, stąd epoka literacka również trwa 20 lat. Żeby wyjątkowo nie zacząć tego materiału od krytyki, warto powiedzieć, że Polacy dodatkowo faktycznie nie zmarnowali tego okresu, bo nasi artyści byli przez ten czas, jak to się pięknie mówi, niezwykle płodni. W tym materiale przyglądniemy się temu, co stworzyła polska inteligencja, która zaraz po odzyskaniu niepodległości zrobiła z kulturą to, co króliki robią ze sobą cały czas, niezależnie od sytuacji, albo co Jeff Bezos robi ze swoimi oszczędnościami, czyli rozmnożyła ją do absolutnego absurdu. Ale czas już zacząć materiał, także koniec rzeczy, które mają sens i przejdźmy do tematu, zaczynając od podziału. Co? Tak, dokładnie tak. Mimo, że epoka ta trwa 20 lat i tak w 9 z 10 opracowań pierwsze, o czym się dowiadujemy, to to, że można ją podzielić na dwa 10-letnie okresy. Dekadę jasną i dekadę ciemną. Pierwszej rzekomo panował entuzjazm i optymizm, a w drugiej pesymizm i poczucie nadchodzącej zagłady. Taki podział wydaje mi się jednak tak rażąco arbitralny, sztuczny, niesprawiedliwy i stworzony na potrzeby tezy mówiącej o tym, że Polacy są smutni, jak nauczycielka z polskiego chce, żeby byli smutni, że polecam od razu ten podział zapomnieć. Ktoś mógłby zapytać w takim razie, po co o nim w ogóle wspominać, i to jest dobre pytanie, ale nie oczekuję od ciebie myślenia. Masz siedzieć i oglądać te materiały. Co, w szkole cię nie nauczyli, że tak to się robi? A najlepiej, jakbyś jeszcze polajkował, skomentował i pokazał je wszystkim, których znasz. Niezależnie od tego, czy jesteś chodzącą nirwaną, czy twoje rozumienie świata sprowadza się do perspektywy przeciętnej paczki gwoździ, wydaje mi się, że nie trzeba za wiele, żeby wyobrazić sobie kontekst tej konkretnej epoki. Jeśli po trzech okresach, czy właśnie epokach literackich, w których nasz naród wyrażał tęsknotę za odzyskaniem państwa, nie spodziewasz się, co stanie się w momencie i jakie nastroje będą panować właśnie wtedy, kiedy odzyskamy tę niepodległość, to nie ma dla ciebie ratunku i żadna liczba moich materiałów nie jest ci w stanie pomóc. Zaraz po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku polska inteligencja miała najlepszy czas od przynajmniej 150 lat. Literaci, twórcy szeroko pojętej kultury, no byli po prostu zachwyceni, że mogą tworzyć swoje rzeczy pod szyldem polskim, że mogą pisać po polsku i pisać o przyszłości Polski. Polska góro! Rozumianej już nie tylko jako ulotnej koncepcji, ale jako kraju. Polska góro! Oczywiście nie wszyscy i nie wszędzie tak myśleli, ale skala tego trendu w kulturze była na tyle ogromna i na tyle zdominowała wszystkie inne poglądy, że możemy sobie pozwolić na taką generalizację. W dwudziestoleciu międzywojennym, jak scenariusze katastrofy w głowie maturzysty na dzień przed egzaminem, masowo pojawiały się kabarety, które były wtedy szczytem nowoczesnej rozrywki. Trochę jak obecnie połączenie galfrikowych, streamów i podróży w kosmos. Do tego powstawały kawiarnie literackie i zawiązywały się grupy artystyczne, gotowe nie tylko zażywać używki na chwałę swojego kraju, chociaż to oczywiście też robiły. Grzesiu, co? Jem. Co? Zupa. Ale też tworzyć dzieła poszerzające horyzonty reszty społeczeństwa. Artyści urządzali wieczorki literackie i happeningi. Sztuka, jak to się mówi, wychodziła na ulicę, a nawet wyskakiwała ludziom z lodówek, zanim jeszcze serio mieli lodówki. Rozwijały się ugrupowania literackie, które działały na pograniczu kultury, sekty i grupy dla anonimowych alkoholików. Pierwsza z takich grup, którą poznasz w szkole, nawet jeśli na całe dwudziestolecie międzywojenne twoja nauczycielka zdecyduje się łącznie poświęcić 15 minut, to tak zwany skamander. Członkowie ugrupowania organizowali imprezy i kabarety w kawiarni pod Pikadorem i ta nazwa z jakiegoś powodu serio jest ważna. Pojawia się wszędzie i ogólnie wszyscy mówią, żeby łączyć Pikadora i to ugrupowanie. Nie mam pojęcia dlaczego. Cały czas i całe życie. Skamandryci, żeby ułatwić ci scharakteryzowanie ich programu, wyróżniali się tym, że nie mieli żadnego programu artystycznego. Z jednej strony to serio spoko, bo nie tworząc żadnego manifestu literackiego, oznaczają dla ciebie przynajmniej jeden problem mniej, jeśli jesteś przytłoczonym materiałem licealistą. Z drugiej jednak strony oznacza to, że każdy z nich robi rzeczy po swojemu. Czasem na siłę i tylko po to, żeby odróżnić się od pozostałych. Pod pozorem prawa do swobody artystycznej twórczości, skamandryci ukrywali gigantyczne ego, które nakazywało im tworzyć rzeczy całkowicie różne od siebie. Do tej grupy należeli na przykład Julian Tuwim, Jan Lechoń,
Antoni Słonimski czy Jarosław Iwaszkiewicz, ale też na przykład Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. No i właśnie tu pojawia się problem, bo ich twórczość ma mniej więcej tyle samo wspólnego ze sobą, co słów twojego taty z ekologią. How dare you? A wszyscy wyżej wymienieni artyści to skamandryci. Jaka jest szansa, że zapamiętasz te nazwiska i dostosujesz je do grupy, jaką reprezentowali? Wydaje mi się, że podobna do wygrania szóstki w lotto, ale to bardzo dobrze, bo wydaje mi się, że to jest w ogóle nieistotne. Kolejna sekta artystów to tak zwana awangarda krakowska. Grupa ta powstała w latach 20. w Sandomierzu. Nie no, serio to żart. Oczywiście powstała w Krakowie i założył ją Tadeusz Piper, który zadbał o to, żeby jego grupa miała manifest, czyli właśnie to, czego zabrakło u skamandrytów. Udało się zamknąć cały dorobek życia kilku wybitnych twórców w kilku nic nieznaczących hasłach. Hasła awangardy krakowskiej w sumie robiły spore wrażenie, bo było to 3M, czyli miasto, masa i maszyna, i to brzmi w sumie groźnie, w sensie tak spoko groźnie. Były to symbole nowej cywilizacji, którą ta grupa po prostu się fascynowała. Artysta jawił się jako taki konstruktor i budowniczy nowego społeczeństwa. Architekt zdań. To już jest moja fantazja, nikt nie mówił, że architekt zdań, ale pasowało mi i brzmi w sumie serio spoko. Obrazy poetyckie, które tworzyli no właśnie awangardziści, były skondensowane i konstruowane na podstawie takiej nowej szkoły tworzenia metafor. Ugrupowanie to tworzył m.in. Julian Przyboś, który swoje tomy poetyckie rozpoczynał od publikacji pod tytułem Śruby, czy na przykład Jan Brzeskowski, którego teoretycznie zaliczamy do poetów dwudziestolecia, ale publikował on dalej, na przykład w latach 60. XX wieku. No i w sumie nie wiadomo, co z tym fantem zrobić. Więc polecam, tak jak podręcznik, twoja nauczycielka i podstawa programowa, po prostu to zignorować i udawać, że nie, to jest poeta dwudziestolecia. Dla ambitnych dodam, że powstał też w tej epoce twór znany jako druga awangarda, która była taką intelektualną franczyzą awangardy krakowskiej z dodatkiem silnej krytyki skamandra. Druga awangarda, punkty wspólne z tą pierwszą, miała w sumie tylko w nazwie, bo osoby skupione wokół Józefa Czechowicza oraz inteligencja wileńska, czyli tak zwana grupa Żagary, z której kojarzyć możesz na przykład Czesława Miłosza, miała w sumie tak samo mocny beef z tą pierwszą krakowską awangardą, jak ze skamandrem. Na ręce, jeżeli się biją, i lub same ręce i nogi, to uważam, że krzywdy sobie nie zrobią. Nie podzielali oni optymizmu cywilizacyjnego i racjonalizmu, kwestionując tezy no właśnie Pipera i w ogóle ich wszystkich. Podkreślali jednocześnie konieczność zachowania rygoru konstrukcyjnego i opowiadali się za drogą środka, ale taką drogą środka podlaną dekadencją, znaną nam z Młodej Polski. Druga awangarda w osobach Czechowicza i Miłosza wypadają naprawdę spoko na tle epoki. Dodatkowo takim naturalnym przedłużeniem owego nurtu była twórczość tak zwanego pokolenia Kolumbów w okresie okupacji niemieckiej. Kolumbowie to byli artyści, którzy zwątpili w sens i dostrzegli katastrofę i okropieństwa wojny. Druga awangarda tworzyła wcześniej i nie potrzebowała nawet agresji Niemiec na Polskę, żeby mieć ten vibe, ten pesymizm związany właśnie z taką ogólną dekadencją. To jest dobre słowo, ale ono podręcznik łączy z poprzednią epoką, więc może po prostu też to zignoruj. Ostatnia, obecna na każdym, nawet najbardziej ogólnym opracowaniu epoki banda, to osoby, które gdyby tylko mogły, całe oszczędności życia wsadziłyby w ekscytujący projekt kryptowalutowy albo Forex. To futuryści, tacy jak Bruno Jasiński albo Aleksander Watt. Ten ostatni jest łatwy do skojarzenia z nowoczesnością, bo ta kojarzy się z prądem, a Watt to w końcu podstawowa jednostka mocy i strumienia energii. Hehe, taki żarcik, żeby było łatwiej skojarzyć. Na pewno bardzo pomocny. Jeżeli generalizujemy, to ze spokojem można przyjąć, że to futuryści najluźniej podchodzili do zasad przy tworzeniu swojej poezji. W sumie musimy generalizować, bo właśnie temu służy ten podział na grupy poetyckie. A co no? Futuryści stawiali na dowolność znaczenia, dowolność celu i przede wszystkim dowolność formy. Robili specjalnie błędy ortograficzne i gramatyczne, niczym dziesięciolatek na dyktandzie, tylko że wychodzili z takiej pozycji intelektualnej dominacji i mówili, że im wolno. W sumie nie wiadomo, czy robili to specjalnie, bo może część tych błędów po prostu zrobili z niechlujstwa, ale jakoś się po prostu wybronili, bo są super, bo są cool, są artystami. A co no? Zastanówmy się teraz, jakie nurty składały się na tą wyjątkową, krótką, ale też bardzo intensywną epokę. Do układanki poświęconej dwudziestoleciu trzeba dodać przede wszystkim pragmatyzm, czyli przekonanie obecne wśród poetów, ale przede wszystkim osób piszących prozę, o której za chwilę. Od greckiego pragma, pragmatyzm znaczy tyle, co po prostu działanie. To przekonanie, że wiedza, którą posiada człowiek i wszystkie akty poznania czy wytwory powinny być czynione nie po to, by odkrywać jakąś prawdę czy w ogóle coś odkrywać, tylko żeby usprawniać
życie człowieka na takim bardzo podstawowym poziomie. Filozofia pragmatyczna, zamiast pytać o cel, istotę zjawisk, czy w ogóle pytać o cokolwiek, zajmuje się raczej po prostu znajdowaniem użyteczności i znajdowaniem takich pragmatycznych rozwiązań. Użyłem słowa pragmatyczne w tłumaczeniu pojęcia pragmatyzm, także poproszę cię o lajka. Bo jestem geniuszem i tłumaczę najlepiej. Ze skrajnych koncepcji w sztuce, których do tej pory nie poruszyłem, musimy wspomnieć także o dadaizmie. Mam jakieś takie dziwne przekonanie, że co jak co, ale ten nurt będzie ci łatwo zapamiętać. To powinien być slogan epoki. Dadaizm. Tego się nie zapomina. Ojcem dadaizmu był Tristan Tzara, który w 1916 roku wydał 7 manifestów Dada. Tak, serio, tak nazywało się jego dzieło. To ciekawy przykład, jak coś, co brzmi uroczo i tak zabawnie, może okazać się całkiem mroczną koncepcją, tak jak spędzenie popołudnia z rodzeństwem albo pójście na studia, bo założenia dadaistów to bunt przeciw światu, antytradycjonalizm i taki pełną parą nihilizm i programowy bezsens twórczości i wiara w to, że nic nie ma sensu. Czyli wszystkie wskaźniki dekadencji, katastrofizmu i w ogóle wszystkiego, co takie nihilistyczne, zostały już przekroczone w dadaizmie do 600% normy. Jak pewnego poranka, w pewnej elektrowni, w pewnym mieście, wskaźniki rdzenia przy rdzeniu reaktora. 3.6 rąbkiem, but that's as high as the meter. 3.6. Not great, not terrible. I to był kolejny żarcik energetyczny, bo wszyscy oglądają mój kanał dla właśnie odwołań do energetyki, w szczególności jądrowej. Na poziomie technicznym twórczości, czyli na poziomie, który interesuje prawdopodobnie jednego widza tego kanału, popularność w międzywojniu zyskał oniryzm. Tym słowem na pewno zapozna cię uśmiechnięta nauczycielka na lekcji, to ci gwarantuję. Oniryzm polega na wykorzystaniu konwencji sennej i tworzeniu opowieści, która nie ma sensu, ale w taki ciekawy sposób, bo jednocześnie sprawia wrażenie, jakby miała trochę sensu, ale nie tyle, żeby faktycznie traktować ją poważnie. Tak jak sen cechuje się brakiem logiki, zaburzoną chronologią, elementami fantastycznymi i surrealistycznymi, ale jednocześnie daje mocno do myślenia. Doskonałym przykładem onirycznego krajobrazu są sklepy cynamonowe Brunona Schulza, w których opis świata przedstawionego z lektury jest tak konkretny, jak wypowiedzi twojego 5-letniego brata na temat zmian stóp procentowych. Swoją drogą, sklepy cynamonowe są serio spoko. 20-lecie jest wyjątkowe na tle innych epok, co pokazuje fakt, że dopiero w tym miejscu rozpoczynam rozważania w tym materiale na temat prozy, czyli tego, co jeszcze niedawno, bo w pozytywizmie było w sumie jedyną formą kultury, która powstawała dla naszego społeczeństwa. Do najważniejszych utworów tego typu w epoce zaliczamy przede wszystkim Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, który wstrzelił się naraz w 3 kolejne epoki i chwała mu za to, bo w tej powieści obrazuje w sposób w sumie serio ciekawy dojrzewanie Cezarego Baryki, czyli gościa, który mierzy się z wyobrażeniem i rzeczywistym obrazem swojej ojczyzny i doświadcza tego, co każda osoba na pierwszym roku studiów, czyli reality checku. Bo okazuje się, że nasz kraj to wbrew pozorom nie tylko Husaria i Robert Lewandowski, ale też Deszcz i Dziura w drodze. Przedwiośnie to powieść polityczna, bo fabuła to dla Żeromskiego pretekst do tego, żeby sobie ponarzekać na to, jak i kto podejmuje decyzje co do przyszłości jego kraju. Do tego trzeba tutaj wspomnieć o granicy Zofii Naukowskiej, czyli społeczno-obyczajowej historii, która prezentuje tak dokładny przekrój tkanki społecznej dwudziestolecia, że można się zastanawiać, czy Naukowska po godzinach nie robiła na drugi etat sekcji zwłok społeczeństwa polskiego. Granica to przy okazji flagowy przykład ulubionego gatunku tej epoki, czyli powieści psychologicznej. To taka lektura, w której akcja jest mało rozbudowana, a ważniejsze są przeżycia bohatera niż sama fabuła. To taka emanacja zdania, które mówi ci mama przed maturą, czyli to wszystko jest tylko w twojej głowie. Inna powieść tego typu to Cudzoziemka Marii Kuncewiczowej. Ale o tej książce przeciętny maturzysta czy licealista wie tylko tyle, że istnieje. No i jest jeszcze oczywiście Ferdydurkę Witolda Gombrowicza, ale tej lektury z szacunku do artysty i z obawy przed fanbase'em Gombrowicza nie komentuję. Lekturę oceniam na 6 na 10, ale poprzez fakt, że jest o walce z formą artystyczną i normami, a te, czyli forma i normy, są dosłownie w każdym dziele kultury, jakie istnieje, bo żeby istnieć musi mieć jakąś formę i jakąś normę, to w sumie polecam, bo ten mechanizm sprawia, że w kontekście egzamino, maturalno, jakimś pytaniowym, Ferdydurkę można wykorzystać po prostu wszędzie. Można ją też wykorzystać w rozmowie ze znajomymi albo rodziną, ale trzeba mieć świadomość, że jeśli to zrobisz, to osoba, której zaczniesz gadać o swoich
przemyśleniach na temat Ferdydurke całkowicie zerwie waszą znajomość i będzie to wasza ostatnia konwersacja, jaką odbędziecie w życiu. Na koniec zostawiłem sobie dramat awangardowy, który cechuje się absurdem, groteską, zaburzoną chronologią, brakiem przyczynowości i skutkowości, nieprawdopodobnymi wydarzeniami i nieprawdopodobnymi postaciami. Czyli jest to taki dramat, który cechuje się tym, że nie spełnia żadnej cechy klasycznego dramatu. W sensie wszystko jest dosłownie na odwrót, ale z jakiegoś powodu wystawia się go na scenie. Dlaczego? Chociaż w sumie rzadko wystawia się go na scenie, bo można go też po prostu czytać i na pewno w takim kontekście będziesz miał z nim kontakt przy omawianiu tej epoki. Nie wypada nie znać w tym kontekście Stanisława Ignacego Witkiewicza, czyli popularnego Witkacego. Najpopularniejszym jego utworem są Szewcy, których akcja obraca się wokół przewrotów politycznych powodujących obalenie starych i powstawanie nowych formacji ustrojowych. Jest to taka jedna wielka po prostu analiza przede wszystkim anarchii. Jak pisze Witkiewicz, w przerwie pomiędzy seansami spirytystycznymi organizowanymi w jego chacie pustelnika, każda kolejna rebelia zdaje się być groźniejsza od tej poprzedniej. No tak było. Rzeczywistość przedstawiona w dramacie jest tak zdeformowana i groteskowa, jak sama forma dramatu, z której korzysta Witkiewicz. I to jest w sumie serio ciekawe. Witkiewiczowi, czy Witkacemu, albo temu dziwnemu typowi z dwudziestolecia, chociaż ten tytuł można też przekazać do Gombrowicza i jeszcze kilku innych gadatków, zawdzięczamy stworzenie czegoś takiego jak tak zwanej teorii czystej formy. Według artysty podstawową rolą sztuki, ale też na przykład religii, filozofii, czy większości rzeczy, która reguluje życie kulturalne i społeczne, było wywołanie u odbiorcy uczucia metafizycznego, czyli poczucia odrębności wobec reszty świata, wyjątkowości i takiego kontaktu z czymś niezbadanym, z jakąś tajemnicą. Brzmi to strasznie dziwnie, no ale no, po prostu on tak to ujął. Zdaniem Witkacego, twórcy z dawnych czasów mieli łatwiej, bo społeczeństwo nie było tak bardzo przyzwyczajone do formy, w jakiej tworzyli swoje dzieła. W dwudziestoleciu międzywojennym społeczeństwo, które od 500 lat karmione było kartkami z tekstem, nie będzie pod ich wrażeniem i nie doceni formy, chyba że artysta stanie na głowie, żeby wywołać taki efekt. I do tego właśnie zachęcał Witkiewicz. Teoria czystej formy to coś, co można sprowadzić do przekonania, że treść dzieła ma niewielkie znaczenie i może być zupełnie dowolna. Natomiast najważniejszym składnikiem dzieła jest forma. Na koniec dodam, że ważnym prozaikiem literatury światowej i ogólnie ważnym myślicielem tego okresu był Franz Kafka, autor m.in. Procesu, czyli historii jednostki oskarżonej o popełnienie przestępstwa, o którym sam zainteresowany, czy bohater tej powieści, nie ma zielonego pojęcia. W ten sposób autor, czyli Kafka, pokazuje absurdalność ludzkiej egzystencji, ale też przede wszystkim bezduszność i bezsens biurokracji. Ale tematy biurokratyzacji, czy w ogóle obecności administracji, która jest absurdalna i państwa jako aparatu tego absurdu, były dla naszych rodaków całkowicie odległe, to znaczy w ogóle tego nie czailiśmy, dlatego że byliśmy na tak wczesnym etapie odzyskania niepodległości w naszym kraju, że po prostu nas ona cieszyła. W sensie polska biurokracja powodowała u nas radość. Radość na ustach Polaków, którzy cieszyli się, że wreszcie w urzędzie mogą na przykład rozmawiać po polsku. I tym optymistycznym, bo na pewno nie pozytywistycznym akcentem, zakończmy rozważania na temat dwudziestolecia międzywojennego. W tym miejscu polecam ci wszystkie inne moje materiały, bo omawiam epoki od samego początku, to znaczy od głębokiego antyku aż tutaj, więc naprawdę jest co nadrabiać, jeżeli czegoś nie widziałeś lub nie widziałaś. Do it! A jeśli wszystko widziałeś lub widziałaś, to jest co oglądać jeszcze raz. Do it! Dlatego, że Puchacz jest jak Hobbit, Władca Pierścieni albo Twoje 5 minut. Trzeba wracać do niego co kilka miesięcy. Dzięki, że oglądasz moje rzeczy, życzę Ci fantastycznego życia. Cześć. Jeśli dotarłeś lub dotarłaś aż tutaj, rozważ udostępnienie Puchacza komuś innemu, komuś, kto mierzy się z egzaminem albo maturą, albo potrzebuje edukacji, albo po prostu go nie lubisz i chcesz mu wysłać jakiś link, który kliknie. I zamiast jumpscare'a zobaczy Puchacza.